Eee, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A, cześć, cześć, cześć w ogóle wszystkim. He, nowy odcinek o pryzmatach 2. 150 tysięcy 22. No i co z tego? I będzie ich jeszcze więcej, będzie ich trzecie tyle i czwarte i piąte i dziesiąte. Aż yy, w końcu ich nie usuną i będą jak pryzmaty 1 i będą tylko leciały do góry. Ogólnie rzecz biorąc, ktoś powie, ty ale po co tyle filmów o tym, przecież już mówiłeś co o tym myślisz, ale nie mam co nagrywać, a w sumie to YouTube mi mówi, że ej bo jakbyś coś nagrał to fajnie było, yy, to, to, to nagram, ktoś to zobaczy pewnie, nie? I, I ten film będzie szczegółowym omówieniem tej skrzyni, jak no mówię, 234 film o tym. Także, jak, jak ktoś już wszystko wie o pryzmatach 2, no to weźcie to zobaczcie tylko po to, żeby mi się numerki zgadzały. Będzie mi miło. A jak ktoś nie wie, to zapraszam do filmu. E, także tak. To, to pryzmaty 2. Takie są skrzynki. Fajnie, że są. No i co z nimi jest? No ogólnie, jeżeli popatrzymy się na wykres, co, co już każdy powinien ten wykres mniej więcej znać na pamięć, ale dla osób, które go nie znają na pamięć, te pryzmaty kiedyś były w dupie, ogólnie, jeżeli chodzi o ceny, nie? No były takie dupy. No i nagle potem przyszedł pan Pryzmat 1 i powiedział ty, my was z tej dupy wyciągniemy. No i zaczęły kosztować kurde, fajne pieniądze 28 groszy 30 No, no i. Potem przyszły wszystkie niższe rynkowe i tak dalej, no i i ten pryzmat, właściwie wypiór wypierdolali, widzicie ile kosztował, 10 groszy. No i ja wtedy mówiłem, ty, 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 bo te pryzmaty to drogie będą potem, a ludzie mówili, o tak mówisz, no to bo może nawet tak być. No i tak było, no. no i jak widzimy dzisiaj, nagle te pryzmaty zaczęły znowu być drogie. I... Ktoś powie, drożeje, drożeje, ja nie mogę, ile tu będzie kosztowało? Przecież to miliony się da zarobić, trzeba kupić miliard i poczekać, bo to będą pieniądze duże z tego. No i tutaj przychodzę ja i mówię: poczekaj, debilu, skończ chwilę, zastanów się. Yy, ogólnie, pryzmaty 2 to jest skrzynia, którą jak widzieliście, ma. W pewnym sensie swoją cenę już pikową ustaloną, jest to 30 groszy, i ma ona swoją cenę, która jest minimalna, czyli 8 groszy. Jest to znak na to, znaczy to jest znak, który nam mówi, że cena w ogólnym rozrachunku od najniższej do najwyższej na dany czas, jaki mieliśmy do prześledzenia, wynosiła od 30 groszy do 8 groszy. Czy tam do od 8 do 30. To nie jest istotne. I co to nam daje? To nam daje taką informację, że skrzynia może urosnąć co najmniej trzykrotność swojej wartości. Jest to, 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 to logiczne, nie? Yy, przy czym trochę odwrot, znaczy odwrócona została kolejność yy, występowania tych cen, co może być lekko deprymujące, dy, tak się mówi, czy deprymujące. Nieważne to jest, naprawdę. Jednakowoż takie ceny zostały ustanowione. Ich kolejność jest tylko i wyłącznie śmieszna. Nie jest w żaden sposób, żadna inna. Jest po prostu zabawna, że najpierw ludzie dają 30, a potem sprzedają za 8. No i kiedy patrzymy na cenę dzisiaj, możemy zauważyć, że jest to od 15 groszy do 19 groszy. Coś takiego, można by powiedzieć, że do 18. Hookers. Mało to zmieni ogólnie. Także taką mamy dzisiaj cenę. Dobrze. I dalej. Co w związku z tym? W tym momencie rynek Steam jest w takiej pozycji, że raczej nic nie powinno zaburzać cen. Nie mamy żadnego czynnika, który może te ceny zaburzać. No nie ma, no nic się nie stanie. Po prostu, jak coś się stanie, to będzie to losowe wydarzenie. Oczywiście Valve jest w stanie to zrobić. Musimy być na to przygotowani, ale ogólnie zakładamy, że nic się nie stanie. To ja tak zakładam, przynajmniej. Ale nie jesteśmy... W sensie, no Valve może coś sobie upzdurać i zrobić nagle, że dzisiaj będzie trzy razy więcej skrzyń dropiło i można wydropić pięć skrzyń z jednego meczu. Może, no, mogą tak zrobić. To byśmy mieli katastrofę. No ale... Kto im zabroni? Dobrze. Ogólnie zakładamy, że nic się nie dzieje. Mamy przed sobą bardzo długi okres, kiedy nic, dosłownie nic się nie będzie działo. Od końca operacji Riptide do początku nowej operacji praktycznie nie ma rzeczy, które mogą rozwalić jakkolwiek rynek. I musimy się przygotować na to, że przez ten czas najprawdopodobniej to skrzynki będą rzeczą, w którą ludzie będą najczęściej inwestowali. Ponieważ nie ma jakby realnych zamienników, nie ma rzeczy, które nie są zamrożone wtedy. Skrzynki są po prostu cały czas w obiegu. I właśnie skrzynią, która ma bym powiedział takie podstawowe steamowe value, jest ta skrzynia, której jest najwięcej, lub ta skrzynia, która jest w pewnym sensie najtańsza. I tak się składa, że do pewnego momentu było to Danger Zone. Aczkolwiek Danger Zone było troszeczkę, bym powiedział, o innej specyfikacji niż Pryzmat 2. I to właśnie Pryzmat 2 wiódł prym w tym, aby tą cenę wyznaczać. I tak się składa, że dzięki usunięciu Danger Zone właśnie to robi. Dlatego właśnie Pryzmat 2. I to, to dlaczego mówię o tej skrzyni, to po prostu chodzi o to, że ta skrzynia, tę skrzynię najłatwiej przewidzieć, co się z nią będzie działo. Ona nie ma żadnych ukrytych bajerów, szmerów, nie usuną jej, nie zrobią nic z nią, jest od ilość tam czasu, będzie długo. Następna w kolejce do wywalenia jest klaczka jej ta, będzie sporo, kosztowała tyle, kosztuje tyle. To jest proste po prostu. Banalne. S nic, nie ma losowych czynników w niej. Tu są fakty. Czy tam domysły, ale... Prawie to samo, <laughs> może nie do końca, ale jest prosta do przewidzenia, jak frosta taka kromka chleba, chyba nie, ale no, rozumiecie i teraz mi powiedz, no dobra, no ale to, 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 to o chuj ci chodzi właściwie, no to czekaj, to już ci powiem, patrz, ogólnie sytuacja wygląda następująco, yy... Skrzynia dzisiaj kosztuje 16 groszy. Może 15, ale 15, no to i takiej nie kupicie za tyle. Więc 16 groszy ogólnie kosztuje, możemy sobie to powiedzieć. I wcześniej powiedziałem, że taką ceną, do której maksymalnie może odbić pryzmat 2, jest 18 groszy. I poniekąd jest to prawda. Ponieważ to jest cena, która będzie na pewno minimum, do jakiego dojdzie ta skrzynia. Już dzisiaj to możemy widzieć, że tak raczej będzie. Przy czym. Może ta skrzynia być też droższa. I ktoś powie: No, ale żeś Amerykę odkrył. Wiem, to nie jest zbyt odkrywcze, ale o co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że skrzynia ta może kosztować następujące wartości: 18, 21 lub 24 grosze. Takie są możliwości. Wszystko powyżej 24 groszy to jest już abstrakcja. I mogłoby to wynikać tylko i wyłącznie z takiej sytuacji, że nagle CS by upadł wśród graczy, ludzie przestaliby w niego grać, a rynek Steam byłby dalej aktywny i przez to te skrzynie po prostu rosłyby w cenie. I to jest najbardziej prawdopodobna opcja tego, dlaczego ta skrzynia miałaby być powyżej 24 groszy. Ewentualnie musiałoby się stać coś losowego jak. Mm, nie wiem, wszyscy proplayerzy zaczęliby używać tylko i wyłącznie noża, jaki jest w tej skrzynce, i wszyscy zaczęliby go otwierać, ponieważ te noże poleciałyby do góry. Czy zaczęliby używać, nie wiem, TM4A1S? Inne tego typu rzeczy by się musiały wydarzyć, ale dlatego 24 to jest już taka granica, granica, granica. Dosłownie ponad 24 raczej nie wyjdzie. I 24 też jest mało prawdopodobne, chyba że w rozumowaniu długoterminowym. Dalej. Co jest za to prawdopodobne? W taki sposób, że powinniśmy na to zwracać uwagę. Jest to osiągnięcie przez tą skrzynię ceny 21 groszy. I ktoś powie dużo schodków. To nie jest ważne. Te schodki to do dupy można sobie wsadzić. Może lepiej nie, ale to nie jest zbyt istotne ogólnie. No bo jakby nie było... Te schodki widzieliśmy już wielokrotnie, że jak trzeba, to i 150 tysięcy skrzynek da się wyczerpać w pół godziny. Więc po prostu istnieje tutaj jakiś algorytm, który dyktuje cenę, i ludzie mówią: O, cena jest taka i, i tyle. I nie, nie ma z tym dyskusji. Więc 21 grosz jest jak najbardziej osiągalne, akurat jeżeli o to chodzi, w dłuższym rozrachunku. I bym powiedział, że to jest nawet do, do, dosłownie 60 do 40 na rzecz tych 21 groszy. Też ktoś powie, no to, to warto w to inwestować. Ja bym powiedział, że ogólnie w tym momencie inwestowanie na rynku Steam jest co najmniej wątpliwej jakości w rzeczy inne niż Riptide. No bo nie ma teraz na rynku Steam niczego, w co warto by było inwestować na zasadzie, że to urośnie o kilkaset, kilkadziesiąt procent. Po prostu. Czegoś takiego teraz nie ma. Dlaczego nie ma? Bo już to było. W sensie były niże rynkowe i poniżej przy tym wyż, który mamy dzisiaj. Chociaż to nie jest jeszcze wyż, to jest na razie jego jedna czwarta czy coś takiego, ale mm, poniekąd to jest już trochę za nami, ten okres, kiedy można było inwestować. Wiadomo, raczej... Ciężko było go przegapić, bo on wręcz krzyczał do nas. Eee, tu jestem, cześć, hej. Ja nagrywałem o tym filmy praktycznie w tym okresie. Non-stop, co się działo. Renex tym się praktycznie odblokował i ten film jest praktycznie o tym, żeby pokazać, że ta skrzynia jeszcze może podrosnąć. Możemy sobie wpisać też te wartości, ile tam z 21, gdyby się udało za potencjalnie 21 groszy sprzedać, no to są 3 grosze względem. Dzisiejszej ceny w sumie ponad 15%, jak tak się pomyśli. E, a nawet chyba więcej, ile to jest? 16 na przez 3. Wiem, że 15 to jest ponad, no, jakoś do, do, w okolicach 20%, lekko poniżej, ale e, jak możemy na to popatrzeć, po prostu, no to. To, to jest w ogóle ciekawe, bo to jest jedna w ogóle z lepszych inwestycji, jakby nie było na rynku z tym dzisiaj. Ja trochę cierpię na to, bo teraz powinienem w jakiś sposób zreinwestować wasze pieniądze, ale nie ma na co je, ich zreinwestować. Gdyby dało się zreinwestować te pieniądze, nie wiem w co, w jakieś yy, naklejki w stylu BattleSkirt albo coś takiego, to raczej bym tamtych rzeczy upatrywał albo agentów, ale. Agenci mają to do siebie, że było w nich warto inwestować na niżu rynkowym. Naklejki mają to do siebie, że było w nie warto inwestować wtedy, gdy było o nich głośno. No i tak naprawdę, trochę nam rynek Steam poleciał tak wysoko, że zaczął dosięgać jakiegoś sufitu swojego. Przy czym sufit jeszcze przed nami daleko na pewno, ale. Wydaje mi się, że z dzisiejszej perspektywy inwestowanie na rynku Steam może być co najmniej problematyczne. Co więcej, na tym filmie ja chciałbym powiedzieć ogólnie: trzymajcie się, nie róbcie głupot. Nie wiem, mówcie rodzicom, że są super i w ogóle. I co? Nie wiem, czy coś jeszcze jest o tej skrzyni do powiedzenia. Pewnie tak. I co? Ale zawsze jesteś do odpowiedzenia. Trzymajcie się, na razie.